Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Dark Dawn. Powiem wam taką ciekawostkę, którą zauważyłem, nie w przypadku tylko tej gry, ale też jeszcze innej gry. W przypadku Pogromcy Pustki wcześniej, że nagle jak zaczynam nagrywać gry z polskiej sceny Makera, to nagle pojawiają się łatki, patche, inne rzeczy poprawiające błędy. Ciekawe. Dobra, ale to tak humorystycznie, takie humorystyczne nawiązanie, ponieważ jest tutaj jakiś patch doinstalowałem, wysłany przez twórcę, który ma zmniejszyć ciemność w jaskiniach, w sensie ma być jaśniej, tak? Tak jakby ktoś się pogubił w tym całym moim tutaj wywodzie, to już wam wyjaśniłem, tak? Już wszystko w porządku, głowa nie boli? Dobrze, fajnie. Mam kawę, to jak cię głowa boli, to możesz się napić, będziecie jeszcze bardziej napieprzać, bo kawa wcale nie jest lekarstwem. Co ty zamyślałeś? Dobra. Co właściwie miałem zrobić dzisiaj? Miałem pójść do tej jaskini i nakopać do dupy temu, co będzie mi stać na drodze. Tylko ja jeszcze na początku chciałbym jedną rzecz zobaczyć. Aha. Coś mi się tu nie zapisało, mam tylko kill off. W zasadzie. Dobra, jestem w dupie tak naprawdę. Bo bez jakiejkolwiek broni to ja tu długo nie wyżyję. Tego mogę być niemal pewien. Zobaczmy, co my tu mamy. No jakieś złoto. Momencik, ja jeszcze muszę sobie troszeczkę podbić monitor, bo i tak nic nie widzę. No, teraz powinno być sporo lepiej. O Jezu, kochany, weź mnie tutaj, nie rób mi tak. Tu jakiś pakunek dostałem, jeszcze zobaczymy, co to za pakunek. Paczka gwoździ. No kuźwa, gwoździe, będę w nich rzucał. Przecież ich zabiję śmiechem prędzej niż... O Jezu. No dobra. Jakie... Broń. Co to Ron? Ała, nie dotykaj, nie gryź. No paczka gwoździ czy kill off? Kuźwa, drugi kill off dostałem. Na cholerę mnie te kill offy. Dobra, tu jest... Dobra, bombel. Jeszcze ja bym chciał zobaczyć... Tu jest jeszcze jakaś skrzynka. Kurde, może bym szukał po tych jaskiniach, jak już bym miał dosyć zapewnioną pozycję. W sensie, kurde, jakby wam to powiedzieć. Może ja bym latał po tych jaskiniach, jak już miałbym pewność, że przeżyję starcie z ewentualnym wrogiem, a nie w przypadku, kiedy ledwo żyję. Okej, to jest troszeczkę dziwne już. No nie mam żadnej broni, kaj mam tą broń znaleźć? Ewentualnie wczytam grę, ale górna mać. Coraz większe wiksy się tu zaczynają dziać, a ja nie mam broni. Dobra, spokojnie. Dobrze, że mam bieganie. Gdyby nie to, to naprawdę byłbym już trupem dawno. Ej, tu coś jest. Długo kazałeś na siebie czekać. Na kogo? Że co? Duch? Nie, jaki znowu duch? To co widzisz, to projekcja astralna. No, masz jakiś miecz, bombel, bo to mnie bardziej interesuje. Możesz być sobie duchem, rusałką, jednorożcem, wszystko jedno, na razie daj mi broń. Jeśli jesteś na tyle silny, na ile się wydaje, to jeszcze się spotkamy. Czekaj! Okej. Dziennik. Najzwyklejsza, najgłupsza książka na końcu ognistej jaskini. Strony są wyrwane. Pewnie je jeszcze zobaczę w trakcie pobytu na wyspie. Ten Markus to popieprzony gość. Markus? To był ten Markus, tak? Dobra, daj mnie... W końcu! Bogato zdobiona. Średnio przydatna w walce ta szpada. Cóż, nie mogę narzekać. Okej, to dostałem coś. Szpada gubernatora. Zawsze to jest lepsza jakakolwiek broń niż żadna broń, prawda? No to teraz to, co ja bym chciał zrobić, to jest pizganie się ze wszystkim, co tu się rusza, bo... Przenabijać poziom, nabijać doświadczenie, złoto i wszystko inne, wytępić całe tałataństwo z jaskini. Oj, coś ja nie widzę tej walki. Oj, coś tego nie widzę, dobra. Na razie będziemy się tak leczyć. Zróbmy tak. Ja będę sobie powoli tłuk te potwory, okej? Ale nie, na pewno nie na odcinku, bo ja muszę najpierw muszę nabić sobie jakikolwiek poziom zdatny do życia i czegokolwiek, żeby się tłuc z tymi potworami, bo patrzę, że to co w tych jaskiniach, te pełzacze, bo to są chyba pełzacze, tak bym mógł je nazwać. To na pewno nie jest przeciwnik, który da mi tak łatwo uciec i się pokonać. Boże, jakie dźwięki zaczynam z siebie wydawać. To wszystko przez tych wrogów. Ja wam to mówię.
Muszę też ostrożnie tutaj, no dobra. Przyszliśmy z jaskini. Ktoś mnie zaczepi? Nikt mnie nie zaczepił. Dobra, to tak. Moim zadaniem teraz będzie latanie między pielęgniarką a... pielęgniarką a jaskinią, żeby tłuc, żeby wbijać poziom, tak? To jest moje zadanie na teraz, na ten moment. Więc pozwólcie, że ja się tym zajmę, wrócę do was, jak już wybiję całe to tałataństwo z jaskini. I tak, w późniejszych stadiach gry, będę to robił poza odcinkiem. Na razie muszę zrobić cięcie, bo muszę wbić jakikolwiek poziom, żebym żył, żeby było dobrze, tak? Zaraz wracam. No, nie sądzę, kuźwa. Nie jestem w stanie poskładać nawet jednego wroga. Kuźwa, jednego. Czajcie to? Nawet jednego wroga nie mogę poskładać tym wszystkim, całym tym swoim ekwipunkiem. Dobra, czyli walka w tej jaskini na razie jest... niemożliwa. Na drugim poziomie na razie sobie nie poradzę tam. Dobra. To pogadajmy w takim razie z czymś. Chciałem, naprawdę miałem dobre intencje, chciałem wyczyścić całą tą jaskinię. Nie dało się. Po prostu... za mocno gryzło. Dobra, pogadajmy z tymi tutaj jeszcze. Witaj, czy też chcesz, abym zrobiła ci pranie? Dobrze, że pranie mi zrobić chcesz. Myślałem, że tu jest... jesteś przedstawicielką najstarszego zawodu świata, nie. Nie, dziękuję. A, ty jesteś ten nowy, jestem Olza, jestem żoną Dana. Miło mi, potrzebujesz pomocy? A chcesz pomóc mi z praniem? Myślałem. Wiem, z całym tym piekłem nie masz czasu na pranie. Od tego jestem w końcu ja. Idź i walcz o nasze przetrwanie. Boże, jakie to górnolotne. To musi gdzieś być. Szukasz czegoś? Co? Nie, ja... znaczy, wysłał się Trevor? Trevor? Czyżby GTA 5? Nie. Nie, jestem tu nowy. Nie znam żadnej postaci z GTA 5, o którą pytasz. Nowy? To znakomicie. Potrzebuję planów naszej jaskini. No, witaj w klubie, ja też. A gdzie ja znajdę plany jaskini? Gdy uciekałem przed kanibalami, musiałem mi wypaść. Pewnie są gdzieś na zachodzie, w lesie. Jeśli je znajdę, przyniosę. Dzięki. W ogóle to jest Kurt. Tylko nie mów nikomu o planach. Jestem Kurt, chyba powinno być, nieważne. Spokojnie. Okej, mamy następnego questa. Fajnie, gdyby się pojawiał taki punk, taki jakiś ten wykrzyknik, że masz questa, idioto, albo coś fajnego. To takie fajne dingsy. Nieważne, nieważne, bo jestem Dan. Jestem Dan, młodzieniaszku. I nie potrzebuję pomocy. A to niespodzianka. Widziałem już wiele. Wiem, że Noi są zawsze pełni energii do pracy i pomocy. Czym się zajmujesz? Jestem drwalem. Jak widzisz, dopóki Trevor nie ma narzędzi, ja mam wolne. I co robisz? Odpoczywam, pan pasuje mi obecna sytuacja. Więc nie przeszkadzam. No dobra. No to mam to, co potrzebowałem. Jeszcze pogadamy sobie tutaj z wszystkimi ludźmi, tak? A tak by the way, mogę się znowu przypieprzyć? Mogę. Tam jak macie ten hud na górze, jest ten miecz, nie? Jest światło, to światło jest jakby na hudzie, a powinno być pod spodem. Czyli powinna być... maska świetlna powinna być pod tym. Uwielbiam się przypieprzać o szczegóły, prawda? No, jak już człowiek widzi, to się przypieprza. Ach, nowa dusza! Do mnie mówisz? Wybacz, niezwykle raduje moje serce na widok kolejnej owieczki w owczarni. Przepraszam, ale czy ty mnie obrażasz? Przecież gdzież moje maniery? Jestem Kaleb, jestem tutejszym kapłanem, a w nocy, jeśli do mnie przyjdziesz, mogę wykapłanić ci pewną część ciała, jak chcesz. No pewnie, jakiego znowu boga sławisz ty? Pochodzę z Izden, ale wyznaję Dagdę, naszego ojca. Dagda. Matka musiała nienawidzić tego boga, że mu dało takie imię, nieważne, albo ludzie musieli go nienawidzić. Izdeńczyk wyznający wiarę... hanancką? Chyba to tak to znaczy. Cóż, powiem ci jedno, twój bóg wysłał mnie w sam środek wojny z nieumarłym królem Moragiem. Ledwo udało mi się obronić miasto Rylei, a niewiele brakuje, by odciąć północ od południa. A więc żołnierz hanancki, a czemu to nie jesteś przy swoim dowódcy? A ja wiem, jesteś dezerterem. Nie tak głośno. Spokojnie, jako sługa Boży nie zamierzam ci robić problemów, ale musisz to zrobić dla siebie i swojej duszy. Co takiego, psia jego mać? Ty coś ty taki kurde nagrzany, hopie. Zluzuj pasek w spodniach, bo ci uwiero wszystko, chyba ci ściska. Albo spodnie luźniejsze kup, bo ci jaja gniecie, taki jesteś nagrzany, spokojnie. Na zachodniej plaży pochowaliśmy Malika,
Jeśli to przeżyjemy, będę walczył dla niego o tytuł męczennika. Idź i pomódl się nad jego grobem, o nic więcej nie proszę. Jak sprawdzi, że się pomodliłem nad tym grobem, ho? Cóż, wiesz, że mógłbym po prostu nic nie robić? Może nigdy cię nie widziałem, ale wiem, że tam pójdziesz. Zapal znisz na jego grobie, proszę. Pomyślę nad tym. Kurde, tak na przekór jednak jakby do niego nie pójść i nie zrobić tego questa. Aby się zdziwił kapłan, kurde. Uważaj na siebie. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze z tym bąblem możemy pogadać. 8, 9. A, ty jesteś ten nowy. Jestem Olaf, odpowiadam za te skrzynki. Co w nich jest? Towary znalezione w ruinach, obozach, przy wrakach. Dość cenne dla nas. To na czym skończyłem? Na 9. Dziękuję. 10, 11. Co? Co? O co chodzi? No nieważne, okej. Ach, to ty jesteś tym nowym, o którym mówił Tandor. We własnej osobie. Jestem Trevor, dbam o bezpieczeństwo gniazda. Nest. Kurde, gniazdo brzmi jak takie te... Jak gniazdo wampirów z Supernatural. Swoją drogą spoko seria, możecie obejrzeć tam sobie. Jakby ktoś nie widział. Taki o paranormalnych rzeczach. Gniazda? Tak nazywamy to miejsce. Chcę z niego zrobić prawdziwą twierdzę. Ale? Brakuje gwoździ, brakuje kilofów, brakuje młotów. Jest masa drewna, ale nie da się go obrobić bez narzędzi. Cóż, ja będę podróżował po wyspie, więc jak coś znajdę, przyniosę. Jeśli uda ci się przynieść jakieś kilofy, młoty i gwoździe, to zjem podeszwę mojego buta. To nie będzie konieczne, wystarczy jakaś nagroda. Ale z tym ta wersja ze zjedzeniem buta też jest całkiem fajna, chcę to zobaczyć. Swój chłop, dostaniesz coś ekstra. Będę czekał. No to mam już coś chyba, nie? Mogę chyba zapisać grę i... Stan prac niewiele się zmienił, brakuje nam materiałów, liczymy na ciebie. No czekaj, ja mu to oddałem? Kilo w paczka gwoździ? Czekaj. Muszę znaleźć broń. Zadania poboczne. Widziałem wizję astralną jakiegoś maga. Ciekawe, kim on jest. Kurt zgubi plany jaskini. Kapłan powiedział do mam przynieść Trevorowi młoty, kilofy i gwoździe. Ale po ile tego mam mu przynieść? Halo. I don't know. Mam 2 kilofy i 1 paczkę gwoździ. Podejrzewam, że to jest sporo za mało. Jeszcze tylko młotek muszę mu jakiś pewnie przynieść do tego. Masz może butelkę grogu? Psia, luzja mać. Jestem Joe. Jakiś problem, Joe? Tak, dokrótce, ten pacan Louis sprzedaje alkohol tak drogo, żeby się nawalić, trzeba być bogaczem. No cóż, jak to się mówi, siła bogów nie prosi. No tak, ale ja wiem, jak rozwiązać problem. Tak? Niedaleko plaży obok Fort Perto jest jaskinia. To była kryjówka przemytników pełna grogu i rumu. Czemu się tam nie wybierzesz? Przez pająki. Nienawidzę ich, zalęgły się tam i nici z alkoholu. O kurde, czyli twoja fobia jest silniejsza od... twojej chęci chlania. To całkiem fajny sposób na bycie abstynentem. W sensie zagrozić przejście do alkoholu pająkami. Dobre, tylko wtedy silni będą pić, ci co się nie boją. No. Zobaczę, co da się zrobić. Pojebało cię? Jeśli jest jakiś sposób na darmowy grog, to nie odpuszczę. Stary, to chyba masz problem. Moja sprawa. Nie martw się o mnie, niedługo wrócę z rumem. Dobra, mamy kolejnego questa i możemy tych questów tutaj, patrzę, nabrać i to jest akurat spoko. Kup zioła, pokaż co masz. Jezu, koleś! Chłopie! Kaj... No faktycznie trzeba być bogaczem, żeby się narąbać, to jest... Przecież nie wyjdę bez broni, nie spieszy mi się na drugą stronę, ty, czekaj. Mam broń. Może mam do tego zagadać, tutaj, może, no dobra, zobaczymy. Widzę, że niesiesz ze sobą szpadę. Nie było łatwo, ale udało mi się. Żaden z moich ludzi by sobie nie poradził. Myślę więc, że będę potrzebował twojej pomocy. Jak pewnie zauważyłeś, wrócili nasi zwiadowcy. Trudno nie zauważyć. Dowiedziałem się o 3 obozach zwiadowców tubylców. Skoro dałeś sobie radę na dole, powinieneś ich pokonać. Dlaczego nie wyślesz grupy swoich ludzi? To nie są wojownicy. Ty dasz sobie radę i wiem, że wrócisz. Ich wyślę w piątkę i mam świadomość, że zginął. Może znajdziesz coś przydatnego. Cokolwiek to będzie, masz prawo to zabrać. Oby to było warte zachodu. Gdzie znajdę te obozy? Jeden jest przy zachodniej przełęczy. Drugi? Na plaży obok Port Ferto. A trzeci niedaleko latarni morskiej na wschodzie.
latarni, czy... Zapomnij, jest tak wysoko, że żaden człowiek się tam nie dostanie. Dobra, zajmę się tym. Jakbyś spotkał jakichś ocalałych, wyślij ich do nas. Dobra, mamy kolejne questy. Jakoś tak... Kurde, ta gra mi się wydaje taka... Przyjmujesz questa i nic z tego nie wynika. Tak, takie mam, kurde, uczucie, bo nic się nie pojawia, że nowy quest w dzienniku, czy coś. Nie, po prostu latasz te... Dziwne to jest, ale... Ale może tak powinno być. Dobra, mam broń, mam wszystko, czyli moim jedynym zadaniem chyba jest teraz wyjść. Chyba, że tu jeszcze możemy wejść. Co? Nazwa Amok. Efekty: zwiększona siła, zmniejszony unik. Efekty uboczne: niekontrolowany szał bojowy. No cóż, przynajmniej żyję. O, witaj, rzadko miewam gości. Patrzę na te trupy i zastanawiam się, dlaczego. Wybacz mój brak manier, jestem... Kolenrad. Jestem alchemikiem. Jestem Curtis i nie jestem alchemikiem. Zastanawiałeś się kiedyś, czy osoby bez magicznego talentu mają szansę na użycie magii? Raczej nigdy o tym nie myślałem. A ja nie muszę się zastanawiać, ja to odkryłem. Widzisz, niektóre zioła magiczne mają magiczne właściwości. Gdy je się połączy, można otrzymać albo truciznę, albo eliksir. Od początku wiedziałem, że te trupy nie położyły się odpocząć. Tak, kiepscy z nich byli czeladnicy. Ale cóż, dzięki nim opracowałem już 5 eliksirów. Ja pierdzielę, to tutaj nie macie testów na szczurach, to jest test na ludziach. Przynajmniej wtedy masz pewność, że to zadziała na człowieku tak, a nie inaczej, nie? Bo na szczurze to nie wiadomo. To widziałeś, to był efekt uboczny jednego z nich. Chyba podziękuję. Nie, czekaj! Mam już 6 sprawdzonych, bezpiecznych eliksirów. Wiem, że są bezpieczne, bo testowałem je na sobie. Eliksiry z lokalnych ziół są w stanie wspomóc użytkownika w walce z miejscowym paskudztwem. Ogień zwalczaj ogniem. Jak działają te eliksiry? Najlepiej będzie, jeśli sam je przetestujesz. Dzięki. To próbka do testów, tak jak są te kosmetyki z różnych firm, to się próbki dostaje, to próbkę eliksirów dostałem, fajnie. Proszę, oto jedna buteleczka każdego z nich. Używaj ich rozsądnie, bo następnych za darmo nie dostaniesz. Dobre korzystanie z eliksirów pozwoli ci znaleźć taktykę na pokonanie każdego przeciwnika. Ale pamiętaj, aby użyć kolejnego eliksiru, musisz poczekać na zakończenie działania poprzedniego. Jeśli wypijesz je jeden po drugim, to one się po prostu zmarnują. Będę o tym pamiętał, dziękuję. Myślałem, że zginę, jak wypiję dwa po sobie, to by było śmieszniejsze. Dobra, możemy jeszcze coś ci tutaj... Coś? A, mój najlepszy i jedyny klient! Jak badania? Ciężko, moi czeladnicy nie żyją, a nikt inny do testów się nie zgłosi, więc muszę bardziej uważać. Pokaż mi swój asortyment. Wybierz sobie! Amok, ślepiec, szczur, wieża... Wieża? Wąż, golem. Na co to jest? Atak... Obrona... Pozwala widzieć w ciemnościach. Nieźle. Spada atak, zwiększa się szybkość, unieruchamia. Uodparnia na zatrucie, obniża obronę, zwiększa atak. Obniża obronę o 80 i uodparnia na wszelkie czary. Ciekawe. Nie wiem, czy będę z nich korzystał, ale to jest bardzo możliwe, że będę z nich korzystał, jeśli przeciwnicy będą aż tak mocarni. Wyjdziemy sobie na zewnątrz, może coś popizgamy przy okazji. No dobra. Zapiszmy grę od razu. Co my tutaj właściwie mamy? Czy ja mogę jak... wilki. Nie no, z wilkiem to raczej się mogę pizgać, nie? No i blisko mam przecież ten, leczenie, więc to nie ma aż takiego wielkiego problemu. Prawda? Prawda. I wydaje mi się, że na wilki lepiej działają szybkie ataki. Niedźwiadź! Niedźwiadź tu jest! O Jezus! Czekaj, bo tu się niebezpiecznie mało życia mi się zaczyna robić. Moment! Myślałem, że to wilk, nie widziałem dokładnie, nie spojrzałem. A tu niedźwiadź! Chryste złoty, dobra, jedziemy jeszcze raz. Póki mogę się za darmo leczyć, to warto z tego korzystać. No później nie wiadomo, jak to będzie. Dobra, tu był niedźwiadź, tak? To na dole było coś innego, takiego lżejszego do zabicia, tak? Czekaj, tu coś jest. Jakiś pakunek? Gwoździe pewnie. Unieruchomiony jestem. God damn it. No kurwa, jeden kogut, nie? Tu mamy jeszcze jakieś te, fajnie, że to się świeci, tylko nigdy nie wiadomo, co to właściwie jest. Mam chyba jakieś mikstury lecznicze. Czy mikstury, zioła lecznicze. I ciekawy jestem, czy one odrastają, czy one są jednorazowe, ale podejrzewam, że są jednorazowe.
Dobra, jeszcze raz. Takie pizganie się z tymi wrogami, ja wiem, że jest może średnio ciekawe, ale trzeba to jednak zrobić. Może tak, ja bym oszczędził to na razie. I trochę pochodzimy po lokacjach, zobaczymy co tu właściwie... O, czekaj, tam coś jeszcze jest. Mikstura. Znaczy zioło, kurde. Zobaczymy, czy coś tu możemy znaleźć ciekawego. Tam jeszcze... A nie, tu jest strzałka, tak? Tak. To tutaj mnie ten kolej znalazł. Co my tu mamy? Jakieś ubranie. To mi się już bardziej podoba. Skórzany kaftan, krępuje ruch, obniża możliwość ataku o 5. Ale trochę więcej defa zawsze będę miał. To jest jakiś tam plus. Tu jeszcze coś mamy. Jest młotek! A tu mamy co? Czekaj, to tutaj miałem się pomodlić to za tego gościa, czy to gdzie indziej? Gdzie indziej chyba musiało być. Okej, jeszcze zobaczmy tutaj coś. Znowu jest pakunek gwoździ. To mi się podoba. Dobra. Możemy do środka wejść, chociaż nie wiem, czy to jest... nie drzwiacz znowu. Okej, wejdźmy sobie tutaj, może tutaj będzie. Co to jest? Wybrzeże trupów. Jezu, takie to Jezu. Jezu, jaka dumna nazwa. Czy oni są tam... Mhm. Się zastanawiam teraz, czy ich zjem. Dobra, spróbuję ich zjeść. Not a fucking chance! Patrzcie, ile mi zjechali życia, a ja im niewiele. Nie, nie, to jest jeszcze... To chyba jeszcze nie jest ten moment. Ewentualnie spróbuję może z eliksirem. A może eliksir zostawić na późniejszy ten... Spróbujemy z eliksirem, a później wczytamy grę. Wzrasta atak, spada obrona, powoduje niekontrolowane ruchy. Drastycznie wzrasta obrona, unieruchamia. A może tą wieżę załączymy, wiecie? To, weźmiemy sobie wieżę. Nie, nie, to jest chyba... Eliksiry są ok, ale chyba nie są aż tak dobre, żebym po prostu... z zera zrobić bohatera. To jeszcze nie, to może muszę sobie na razie dać spokój z tą tutaj lokacją. Musimy gdzieś pójść gdzieś indziej. W ogóle tu mam ognisko. To się musiał zapalić, tylko kto? Tajemnicza zagadka. Zobaczymy. I tak, co my tu jeszcze mamy? Czy tutaj jest coś... O, tu jest do zabicia jeszcze. Okej, zawsze to jest... No jest, unieruchomiony. Dobra, zawsze to jest jakieś złoto. O, tu jeszcze coś jest. Znowu mamy gwoździe. Czyli te gwoździe są generalnie porozrzucane wszędzie, tak? Albo prawie wszędzie. Tu jest niedźwiadź. Niedźwiadzia to bym nie chciał na razie tutaj spotkać. O, tu jest wilk. Czekaj, wilka to już mogę. Dobra, i to chyba będzie na tyle, jeśli chodzi o tą lokację. I to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Chyba, tak mi się wydaje, ponieważ chcę, żeby te odcinki były krótkie, takie zgrabne, to wtedy lepiej się to ogląda. A patrzę, że i tak... długość oglądania przez was filmów średnio to jest 6 minut, więc długich odcinków nie ma sensu robić, tak zauważyłem. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.